Zatrudniać Ukraińców możemy na kilka sposobów. Najbardziej powszechnym sposobem jest uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w właściwym powiatowym urzędzie pracy. Jest to szybki, prosty dokument, czas oczekiwania do 2 tygodni. Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie dokumentu może trwać nawet na okres do 2 lat. Dla osób, które przyjechały po 24 lutego, czyli po wybuchu wojny na Ukrainie, taki dokument nie jest potrzebny. Potrzebne jest natomiast złożenie przez pracodawcę oświadczenia, że dana osoba, która przyjechała po 24 lutego właśnie z terenu Ukrainy, podjęła zatrudnienie u tego przedsiębiorcy. Również okres zatrudnienia 2 lata. Kolejny sposób zatrudnienia pracownika to jest uzyskanie zezwolenia na pracę w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim lub innym właściwym urzędzie wojewódzkim. Tutaj czas oczekiwania niestety jest troszeczkę dłuższy, bo jest to okres około 3-4 miesięcy. Natomiast dokument, który się uzyskuje, pozwala podjąć pracę na okres nawet do 3 lat. I kolejny element, który pozwala zatrudnić również tutaj obywatela Ukrainy, między innymi Ukrainy, ale też inne nacje, to jest uzyskanie przez danego już cudzoziemca, bo tutaj cudzoziemiec wnioskuje o uzyskanie pobytu czasowego w celu wykonywania pracy u konkretnego pracodawcy. To są 3 takie najpowszechniejsze formy zatrudnienia, legalizacji zatrudnienia cudzoziemców, w tym właśnie obywateli Ukrainy na terenie Polski. Dzisiaj mamy sytuację taką, że jest bardzo dużo właśnie tych spraw, które mają legalizować pobyt i pracę dla cudzoziemców, którzy przyjechali po 24 lutego. Natomiast jest też bardzo dużo spraw społecznych, bo częstokroć granice przekraczają matki z dziećmi, a zarówno tutaj samorząd, jak i państwo przygotowały różnego rodzaju rozwiązania społeczne. Natomiast są one rozwiązywane przez właściwe urzędy i do tych urzędów również należy kierować odpowiednie wnioski. Tak, są również czynności życia codziennego, takie jak doskwierają nam, obywatelom Polski, czyli obywatele Ukrainy mają problemy natury najmu, natury odpowiedzialności karnej, spraw administracyjnych, spraw pracowniczych. Wpisują się ci, którzy się zaasymilowali już do naszego rynku pracy, do naszej kultury, zmagają się z takimi samymi problemami jak my, obywatele polscy. Więc ten wachlarz spraw administracyjno-sądowych jest właściwie od A do Z.